Moi kochani, witam serdecznie w kolejnym filmie Zrasta. Znowu jesteśmy na serwerze Polish Island, ale ulepszyłem troszkę naszą bazę. Jak możecie zauważyć, nasz ekwipunek też jest dublony. Po ostatnich dwóch Bradleyach, no naprawdę ta krowa pewnie zmieni nasz... dużo po prostu zmieni. Nauczyłem się kilku rzeczy, mianowicie amunicji wybuchowej, tych dwóch rakiet. I czegoś jeszcze, tylko zapomniałem czego. No nieważne. Jakichś takich podstawowych rzeczy, które powinien... A, drabiny jeszcze. Takie ważne rzeczy. No i zostało mi 3000 scrapa po przerobieniu ostatnio wszystkich komponentów. Jest mój scrap tutaj, nie, nawet niecały. Żeby kupić helkę potrzebuję 4000. Więc pójdziemy sobie teraz na... O, lotnisko jest wolne, to pójdziemy na lotnisko. Więc spróbujemy sobie zdobyć trochę scrapa, żeby już móc kupić helkę i latać na rajdy, które są na przykład po drugiej stronie mapy. To mi zależy. Ulepszyłem też bazę, żeby mi tutaj ludzie nie wchodzili. Widzowie moi kochani. Tutaj mamy wstawione kraty wszędzie dookoła, no i tu jeszcze donice dookoła wszędzie będą. Ale to jeszcze nie teraz. Rosną sobie roślinki. Dzień dobry. No to mamy wyjście na daszek, zobaczcie. Coś takiego. I tu będziemy lądować naszą helką. Myślę, że fajna opcja. No to co? Wchodzimy. 460 amunicji w krowie. Można zacząć zabawę. Zobaczmy, jak to strzela. Jeszcze kompensatora nie mam. No i tak wali ładnie. O matko. Włączę sobie tutaj na all wszystkie te plecaczki. Można jeszcze poulepszać w ogóle później upgrade'em tutaj, ale to na razie za mało mamy wszystkie. Kto mi tu zbiera materiały? No, także żeby wszystko nam wpadało do plecaczka bezpośrednio. Bradleya widzę, że tutaj nie ma. Ktoś musiał rozwalić. Tak więc skupimy się na botach na razie. Mogą wziąć karty ze sobą. Czy ja mam karty? Mam karty. Tylko nie mam bezpieczników, to jest problem. Jakbym miał bezpieczniki, to byśmy sobie weszli tutaj na lotnisko. Na dół, pod ziemię. No, jednak Bradley sobie jeździ, zobaczcie. Nie moglibyśmy go zrobić, tylko ile mam rakiet? 6 tylko, no to niestety. Odpada. Mógłbym się wrócić i porobić rakiety, bo mam trochę rurek, mam prochu strzelniczego dużo. No ale to bym musiał wyjść z tej strefy, jeszcze raz tu przyjść. O, mamy bezpiecznik, moi kochani, można by wejść tam na dół. Ja nie pamiętam, jaką tam kartą się wchodzi, czy... niebieską? Oj, moi kochani, 14 level. Weźmy sobie skill tree, wchodzimy w walkę, no i dodajemy najważniejszy punkcik. Level up. I tu można tylko jeden dodać, tak więc więcej tu już nie dam i zmieniamy sobie na coś innego. Dobra, wiecie co? Teraz pójdziemy w drzewko ze złomowaniem związane. Najpierw dam sobie, że jednym uderzeniem rozwalamy każdą beczkę. Potem pójdę tutaj, że więcej nam wypada skrapa z beczek. W sensie złomu. A tutaj komponentów jeszcze. Na końcu, że wszystko nam się skrapuje automatycznie. Nie wiem, czy to jest dobre, ale jeszcze się zastanowię. No i tutaj, że więcej elektroniki wypada w skrzynkach i tym podobne, więc to jest dobra opcja na zbieranie skrapa, bo jak widać jest on tutaj najważniejszy. Dobra, tutaj się wkłada bezpiecznik. Gdzie później się idzie? Muszę sobie to ogarnąć najpierw, zanim ten bezpiecznik tutaj włożymy. Zmienimy też na razie laser na latarkę, żebym tu coś widział. No i dobra, idziemy w tamtą stronę. Dobra, tu widzę, że się wchodzi zieloną kartą, więc tam muszę włożyć bezpiecznik. Przygotować sobie zieloną karcioszkę. Dobra, włożymy bezpiecznik, aktywujemy i spadamy na dół. O cholera, to nie tu. Te boty się co sekundę respią, to jest straszne. I używamy kelty. Teraz trzeba tu zaświecić, bo to są chyba scientisty z tego co kojarzę. Zaraz trzeba będzie innej karty użyć. No tu czy ich nie ma? Jest. Zielona skrzyneczka. Jacyk, bluza. Spoko, niech będzie. Tu jest wyjście chyba. Mamy armory. Dobra, trzeba to podnieść. O, Thompsonik, patrzcie. I kolejny na bronie, fajny. Lodówki już nie chcę. Tu kolejny bezpiecznik trzeba włożyć, no to niestety. Nie mamy, chyba że z botem jakiegoś wypadnie jeszcze. No niestety, ostatnia szansa. Nope. Dobra, wiecie co? Za $50 kupię tego fuza. Już trudno.
Bo nie chce mi się tu trzeci raz wracać. O cholera, gdzie to było teraz? Dobra, jest. Coś trzeba aktywować? Chyba już nie. Bramy teraz niebieską kartę. No i wchodzimy do środeczka. Dobra, co my tu mamy? Woreczek jakiś na resource i komponenty. Resource i komponenty, czyli to. No to drugi taki w sumie by się przydał. Będzie. Zrzucik, szyba, fajne, fajne. A i czerwona karta tu jest do zdobycia, okej. Kolejne dwa plecaki. Item i resource, dobra. Ten na resource biorę. Bo wiecie co, to ten mały wywalę. Żeby nie mieć dwóch takich samych. Ten też mały, jeszcze jeden wywalę. Będziemy sobie te ulepszać po prostu i tyle. Upgrade kosztuje 13 końców. Czy warto? Czy lepiej do tego plecaka wrzucać? Jeszcze tutaj można mieć swój plecak. Może tak zrobimy. Na razie nie będę tego ulepszał. O, proszę. Polo. Tak bardzo potrzebowałem. Sąsiad nam przyniósł. A tutaj jest w tym. A tutaj skrapik, kolejne jakieś sprzęty i duży piecyk kolejny. Postawimy sobie. A, jeszcze tu jest. Okej. Tego nie będę używał. A kamerę sobie wezmę. Dobra, wrócimy się teraz do domu. Zrobię więcej. Cargo płynie. Jeżeli się tu zatrzyma, to robimy cargo. Jeżeli nie, to... to nie. I zrobimy sobie tego czołga, który tu jeździ. Cargo się tutaj nie zatrzymał, więc lecimy na Bradley'a. Tylko muszę wziąć dużo prochu strzelniczego. I rurki. No i 17 rakiet się tworzy. Chyba tylko jeden piec, który można mieć na tym serwerze. Tak więc kolejny mi już nie jest potrzebny. O! A wyżej trzeba postawić, okej. Dziwnie wygląda taki piec na sobie, kurze. Dobra, stawiamy kolejny tu. Zrzuciłem sobie 3 zrzuciki. O, 2 piece można mieć maksymalnie. 3 zrzuty i zobaczymy, co z nich będzie. I lecimy zaraz dalej na lotnisko, na... do czołga. Pierwszy zrzucik. O cholera. Tego się nie spodziewałem, serio. Drugi zrzucik. Też bardzo ładny. I trzeci zrzucik. Tesla? Nie. Nie na tym serwerze. Tak w ogóle co skina musimy zmienić sobie do naszej rakietnicy. Bo po coś go kupiłem chyba, prawda? Do tego nie mam niestety, ale chyba można ukośnik skin użyć. Ładnie. I tutaj sobie nałożyć. No, teraz mamy fajną krówkę. Na rakietnicę jeszcze lepszą. Dobra, jesteśmy na lotnisku. Czas zabrać się za Bradley'a. No to lecimy. O cholera. Troszkę za wysoko. Zapominam, że te rakiety nie opadają. Cholera jasna. Trzeba celować prosto w czołg. I no ile tych rakiet jeszcze? Mam 9 jeszcze tylko. O! Chyba poszło, tak jest, dobre. Teraz chciałbym coś widzieć, żeby ich móc zastrzelić. O cholera. O ja pierdolę. No to ładnie. Z granata mnie zdjął. Dobra, czołg zabity. Czas się pozbyć tylko tych gnojków. I czekać, aż zgasną skrzynki. Okej, zabiłem chyba z 15. Ale te skrzynki nie wyglądają jakby płynęły. Może te granaty dymne, które rzucały boty, zgasiły skrzynki. Jestem ciekaw, czy da się je otworzyć. Dobra, otwieramy. O cholera, da się. Kolejna krówka, ja pierdzielę. Dobra, zaraz sobie to wystawimy na sprzedaż. Grapika dużo. Cieszy mnie to. 2 skrzynki, 3 skrzynki. 2 zrzuty. 5 tego, dobra, dobra. I jeszcze 2 skrzynki, zarąbiste. Dropik. Muszę sobie pochować do plecaka trochę. No i dobra, co dalej my tu mamy? 4 C4, fajnie. Jest w końcu face mask, ja pierdzielę. Duża torba na łupy. O, granatnik, jak miło. Miałem te granaty wszystkie, ale nie miałem granatnika właśnie. Dobra, maskę można w końcu założyć. Ojej, i dać sobie na to skina. No, teraz wyglądamy elegancko. No, i teraz mamy 2 takie stojaki na bronie. Tu się ładnie świeci. Tu też się ładnie świeci. Włożyłem krówkę i inne rzeczy.
Spuszczmy jeszcze M-kę. Ja shotguna. Ten się już niestety nie zmieści, to może tego jednak tu damy. O, tak chyba ładniej to wygląda. Dobra, moi drodzy, chyba będzie trzeba sklep zrobić, bo ja mam tyle tych broni niepotrzebnych. To naprawdę. Turety to nie są potrzebne kompletnie, ale takie rzeczy właśnie jak rakietnice, jakieś spazy i tak dalej, to myślę, że ludzie by kupowali. Dobra, mam 3890 skrapa. Idę przerobić trochę. O, na przykład to. I możemy już kupować helkę. Zbieram tutaj też koła zębate, 25 sztuk potrzebuję. Tak samo sprężyn, 25. 1250 skrapa i będziemy mogli własny recycler postawić sobie w bazie, więc to też ciekawe. Okej, okay, robię sobie herbatki, które zwiększą naszą podstawową ilość zdrowia. Nie wiem, ile to mi zwiększy, ale jak zrobię zwykłą, to z czterech takich robimy jeszcze lepszą i tak dalej, i tak dalej. Takie bym chciał mieć. Dodatkowo lecznicze. Jest dużo czerwonego trzeba hodować, trochę żółtego i ewentualnie później herbata z łomu, czyli żółte i białe. Dobra, robimy teraz tą lepszą herbatkę. No ale najlepszej niestety nie zrobię, bo nie mam aż tyle czerwonego. Albo żółtego. Ważne. Taka nam daje 5 HP na 20 minut, a taka nam daje 12,5 HP. Dobra, czyli ta najlepsza będzie dawała za 20? 25 może? Dobra, ale zróbmy też zwykłe takie lecznicze. 3 sztuki niech będą. Leczenie plus 30, dobra. Zobaczymy sobie. No i dobra, 416 skrapa jeszcze nam zostało, 4000 wykorzystamy na helkę. Tak więc spróbujmy dokupić. Wystarczyło wpisać ukośnik mini. Zabrał mi 4000 skrapa, no i jest. Potrzebuję jeszcze paliwa. I to tyle. 154 troszkę mało. No ale musi wystarczyć w takim razie. Jestem ciekaw, czy jest jakiś sposób na zniszczenie tej helki, bo wydaje mi się, że jak wlecimy w ścianę czy w coś, to ona się nie psuje. Ale jeżeli byśmy ją zgubili gdzieś albo zostawili, to chyba da się ją przyzwać z tego, co kojarzę. Patrzę, że tutaj płynie cargo właśnie na port. Można by polecieć helką, lądować na cargo i zrobić cargo. Ewentualnie to są easy ride bazy. Jedna, bo tutaj ktoś robi. Tutaj też ktoś robi mediuma. I tutaj też ktoś easy robi. Dobra, no to jak tutaj skrzynki się nie pojawią w porcie, to polecimy sobie na tą easy ride bazę, a jeżeli się pojawią, to lecimy na cargo. Dobra, cargo widzę, że wpływa tutaj do portu, już jestem nad tym. Czy pozwolą mi wylądować, to jestem ciekaw. Lądujemy. O cholera, trochę... Dobra, nie, chyba jest ok. No i jesteśmy. Dlaczego tu leży przedmiot? Cholera, zaraz się okaże, że on tu wrócił właśnie i zaraz... zniknie. Ktoś zebrał skrzynki i tyle. Ok, odpisali mi, że ten Bradley właśnie, znaczy Bradley, to cargo właśnie odpływa, więc tutaj już nic nie będzie, on jest zrobiony. Więc polecimy sobie na tą baskę tutaj. No to chyba mnie oszukali, bo właśnie się tam skrzynka pojawiła, co jest. Wracamy się. Dobra, jesteśmy ponownie, proszę do mnie nie strzelać. Użyjmy sobie tej herbatki, co zwiększa ilość naszego HP. No i już będzie troszkę łatwiej. Dobra, tylko teraz znaleźć tą skrzyneczkę. Wygląda jakby była na środku gdzieś tego statku. Ale gdzie ona jest konkretnie, to nie mam pojęcia. O, chyba jest. Tak jest. O, 3 minutki tylko, o, ale zarąbiście. No i co my tu mamy w tej skrzyneczce? Noktowizor. Trochę skrapa, amunicji i w sumie reszta to... O, winda. Winda fajna. Resztę do śmieci. Dobra, nie wiem, czy tu się jeszcze coś pojawi, czy nie, ale spadamy stąd. O, fuck. Mam tylko 67 paliwa. A dolecieliśmy stąd tu i zżarło nam 90 paliwa? No to grubo, powiem wam. Dobra, dolecieliśmy, zostało mi 19 paliwa. Trzeba ogarnąć jakoś paliwko, żeby... łatwiej je zdobywać. Czyli musimy mieć albo ropę i ją przepalać w rafinerii. Albo tłuszcz ze zwierząt. Albo z ryb. Nie wiem, jaki jest najlepszy sposób, muszę pomyśleć. No to niestety, moi drodzy, chciałem zrobić windę fajną,
Ale na lodowcu się nie da, czyli na lodowcu i na tych wszystkich lodowych takich miejscach. Więc odpada. Dobra, pokazało mi, że udało nam się wyhodować 50 czerwonych jagód w końcu. Tylko to mam 40, bo troszkę zjadłem i posadziłem kolejne, więc muszę poczekać, aż wyrosną te. I będę mógł dostać chyba 3 kałachy za to, czy coś takiego w ogóle. Rewelacja. Dobra, tak, zrobi nam się tutaj paliwko. Wyhandlowaliśmy. To polecimy na Medium Base za tutaj. Medium Raida. Tu jest niedaleko. Panowie polecieli na Hard Base'a, czyli tutaj pewnie. No jestem ciekaw, co tam będzie. Dobra, prawie 500 paliwa. Powinno wystarczyć i lecimy. Dobra, jesteśmy. Trzeba tylko wylądować jakoś. Au. Proszę by mnie nie strzelać. Lutujemy sobie tutaj. Tu się uleczy na wszelki wypadek i klepiamy ich tam. To na wszelki wypadek ja tu jeszcze kupnę sobie śpiwór. Czy przypadkiem nie było problemów? O, proszę. Już działko stoi. Jeden leży. Drugi. Trzeci. Czwarty. I piąty. Dobra, zlećmy sobie helką na dół. I się zastanawiam, czy te turety w ogóle muszę rozwalać, bo tak to na jednego tureta 3 szybkie kapałki, w sensie 3 szybkie rakiety. Chyba zużyć. A jeżeli bym ich nie rozwalał, to by nie trzeba było zużywać. Ewentualnie... Kurde, nie chcę za blisko podlecieć. Wyskakujemy. Nie, chyba nie podejdę tam nawet. Co tam jest? Albo bolt? Jakaś lerka. Nie, chyba 2 bolty są. Dobra, wiecie co? Spróbuję tam podbiec, tak żeby mnie nie złapał ten turret, ani ten. Pewnie zaraz oberwę. Może nie zginie na strzała. No i będziemy walić te 4 ścianki. O cholera. Okej, okay. To nie był bolt. Dobra, pojawiamy się, już nie kombinuję. Tylko normalnie kawałkami teraz walę. Dlaczego ja się pojawiłem tu? Tu jest śpiwór. Ciekawe. Czy ja tam w ogóle trafię? Nie wiem, czy muszę jakoś wyżej, niżej. Dobra, spróbuję prosto. To jest kawałka, więc się okaże. Pierwsza testowa. Taki dymek od razu, że ja nie wiem, czy ja trafiłem, czy nie. Zielonego pojęcia nie mam. Strzelę jeszcze raz stąd. Nie. Czyli trzeba idealnie w dół celować. Dobra, czyli tu celujemy. I tutaj rakieta trafia. Tak jest. Druga trafiła. I trzecia. Kurwa, nie trafiło. Dobra, poszło. No dobra, to wbijamy tędy, tak? Te 4 ścianki powinny być ok. I ostatnia. Bom. Co my tu mamy? Oho, kolejne działko. Nie wiem, czemu mnie nie zauważyło jeszcze. Ale to tylko lepiej dla mnie. Też z kałachem? Z kałaszkiem. Dobra, i tu puszczę jedną HV-kę, rozwali te działka, szafę i tak dalej. Bo warto niż rozwalać to wszystko młotem i amunicją wybuchową. No i szafa. Dobra, pękła. Uwaga, co my tu mamy? 1000 skrapika i 35 koła drewna. No, całkiem nieźle. A tutaj, sporo siareczki. Widzę, że jest jakaś skrzynka. Tu jest hała działko z kałachem. Zastanawiam się, czy rozwalać to działko. Czy wejść może jeszcze tędy 4 ścianami, co? Ty cholerniku, jeden. Dobra, walimy to. Dobra, jesteśmy na górze. Tutaj słyszę jeszcze jedno działko. Ale najpierw zajmiemy się tymi skrzyneczkami. Ta, tam jest kolejne. Co my tu mamy? O, dużo rzeczy, ale chyba średnio przydatnych. No to chyba tyle z przydatnych rzeczy tutaj. O, tu jest jedno działko, tam są shotgun trapy. Tu jeszcze jedno działko. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ja to mogę rozwalić w ten sposób? O cholera, nie mogę, okej. Ja pierniczy. Dobra, to zróbmy to satchelami w takim razie. Także mnie nie... Jedno.
cholera. Nie, ty nie miałeś tutaj wyleżeć. Ja pierniczę. Niestety jeden satchel poszedł się walić. Jeszcze jeden, dobra. Dobra, poszło. Tam mam shotgun trapy, ale ja chyba nie potrzebuję nawet tam wchodzić. Bo wystarczy na kucka, tędy przejdę i zejdę na dół. A, tam jest kolejne działko. Ja pierdzielę. Dobra, tu mamy jeszcze jedno, do którego się nie dostanę normalnie. Tak więc dwa satchele tu jeszcze pójdą. Jeden. I drugi. Okej, tu jest porobione. Nic z nich nie wypada, nie. To trzeba rozwalić jeszcze tą skrzyneczkę. I... okej. Teraz to się zwróciło ładnie. 11 C4. Fajnie. Tutaj troszkę rurek. To i w sumie reszty nie biorę. Ja to mogę normalnie sobie zejść, tak? Chyba mogę, tylko tu będzie mnie działko waliło, więc to jest problem. No, mogę czy nie mogę tu zejść, bo nawet nie wiem jak satchela rzucić. O, żyje. Jeszcze. Tu jest shotgun trap. Tam we mnie działko celuje, ale jeszcze mnie nie widzi, chyba jestem za... Ojej. Chyba mnie widzi. W razie czego podbiegnę tutaj, więc mnie przestanie strzelać chyba. Dobra, na to nie mam pomysłu, zostały mi dwie rakiety wysokiej prędkości. Jakoś mało mi się wydaje, że mamy tego. Ale nieważne. Walimy, a potem amunicją wybuchową do kończę. Żebym w siebie nie walnął tym jakoś. Poszło. Poszło. To się rozsypało, dobra. I zmieniamy na wybuchową. I rozwalamy, dobra. Chyba już jesteśmy bezpieczni. Bardzo dziwna baza, szczerze mówiąc. Ale to też bardzo dobrze. My tu mamy 11 rakiet, pięknie. Zrzucik. Thompson. No i... o, krata. Wezmę tą i tą. Okej, trochę sobie miejsce zwolniłem. Weźmy jeszcze to, co tutaj zostało. No i jedna skrzyneczka jeszcze tu jest jakaś. 10 HV-ek, fajnie. 290 amunicji wybuchowej, rewelacja. Apteczki w końcu. Weźmy to na pasek. Automat do sprzedaży też się przyda. No i tego spaza można jeszcze wziąć, czemu nie? Dobra, zostało lutu całe 0. No to tylko wychodzimy stąd teraz. Uch, ja pierdzielę. Ale bym sobie wyszedł? Dobra. Jeszcze mnie tam zobaczyło. Okej, spadamy stąd. No ale pięknie. Doleciałem, gorzej z parkowaniem. O cholera. No i dobra. 400 paliwa zostało, rewelacja. Okej, całe ponad 10 tysięcy siary się przepala. Więc będziemy mieli na kolejne rajdy. Tutaj jeszcze mamy... ile? 22 C4, 290 wybuchowej, 13 satcheli, 27 rakiet i 10 HV-ek. Myślę, że fajny proficik. Złóżmy sobie to, co z pieca nam wypadło. I załadujmy naszą krówkę. Dobra, moi drodzy, kończymy na dzisiaj. A jutro spróbujemy sobie pójść na hard ride'a, co może być naprawdę trudne, bo ludzik z... kim? Z synkiem? Nie. Z ciapciakiem. Ludzik z ciapciakiem siedzą tutaj chyba od 40 minut. I dopiero zlutowali jedną skrzynkę. Ale mówią, że warto, więc przetestujemy w dniu jutrzejszym. Mamy trochę materiału, więc powinno być dobrze. Trzymajcie się, na razie, hej.